Gmina Sękowa leży w obrębie Beskidu Niskiego. Od południa graniczy bezpośrednio ze Słowacją, zaś od północy przylega do Gorlic. Gmina jest urokliwie położona wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Lasy należące do Puszczy Karpackiej zajmują powierzchnię 67% jej powierzchni, a krystalicznie czyste rzeki i strumienie oraz bogactwo fauny i flory spowodowały, że prawie cała gmina jest w obszarze Natura 2000. Gmina Sękowa swoją ofertę turystyczną buduje w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i historyczne. Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są drewniane cerkwie i kościoły. Jest ich na terenie gminy 11. Wszystkie znajdują się na małopolskim szlaku architektury drewnianej. Dwa z tych zabytkowych obiektów zostało wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jednym z nich jest XVI-wieczny drewniany kościół pod wezwaniem świętego Filipa i świętego Jakuba, wybudowany z ręcznie ciosanych bali modrzewiowych w stylu gotyckim. Obiekt ten w lipcu 2003 roku wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ze względu na swoją historię oraz specyficzny wygląd, często nazywany perłą Beskidu Niskiego. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach zbudowano w 1653. To jedna z najstarszych cerkwi łemkowskich. Świątynia reprezentuje północno-zachodni typ cerkwi łemkowskich. Zachwyca swoją formą. Ogromną wartość zabytkową ma wyposażenie świątyni, szczególnie kompletny ikonostas barokowy z XVIII wieku. W czerwcu 2013 roku cerkiew została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Bitwa pod Gorlicami miała miejsce podczas I wojny światowej w 1915 roku. Zostawiła po sobie rozsiane pośród gór cmentarze, projektowane przez znakomitych architektów, między innymi Hansa Meyera i Duszana Jurkowicza. W sumie na terenie samej gminy Sękowa jest ich aż 23. Co roku 2 maja w rocznicę bitwy pod Gorlicami są organizowane rekonstrukcje upamiętniające to wydarzenie. Zimą dzięki górskiemu mikroklimatowi można w gminie uprawiać narciarstwo, z reguły przez 5 miesięcy. Miłośnika narciarstwa biegowego powitają liczne trasy narciarstwa biegowego w Krzywej i na Magórze Małastowskiej z licznymi rozległymi panoramami. A wielbiciele klasycznego białego szaleństwa gmina zaprasza na wyciągi narciarskie wzbogacone o aparaturę sztucznego naśnieżania do Małastowa i Sękowej. Na północnym wschodzie gminy nieopodal granicy z Magórskim Parkiem Narodowym znajduje się najmniejsze uzdrowisko w Polsce – uzdrowisko wapienne. Znajdują się tu wody siarczkowe i magnezowe o niskim stopniu zmineralizowania. Z myślą o kuracjuszach przebywających w uzdrowisku powstała pijalnia, dom zdrojowy, teren rekreacyjny z tężnią solankową i amfiteatrem, a także wieża widokowa, z której rozciąga się widok na odległe grzbiety Beskidu Sądeckiego, a przy dobrej widoczności także na Tatry. W latach 2018-2021 gmina Sękowa wydała 57 milionów złotych na inwestycje i remonty, z czego blisko połowa to szeroko zakrojone działania proekologiczne. Poddano w tym czasie termomodernizacji niemal wszystkie budynki użyteczności publicznej oraz na szeroką skalę zastosowano odnawialne źródła energii, bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska stało się gminnym priorytetem. Mieszkańców objęto w tym zakresie specjalnymi programami dofinansowania. Dzięki temu działa tu już ponad 277 instalacji fotowoltaicznych, 367 kolektorów słonecznych, a 123 mieszkańców wymieniło źródła ciepła na ekologiczne. Edukacja i popularyzacja rozwiązań proekologicznych zaowocowała m.in. budowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. W miejscowościach przygranicznych jest ich już 254. Konsekwentna budowa wodociągów i kanalizacji spowodowała, że obecnie ponad 70% mieszkańców korzysta z kanalizacji zbiorczej, a 60% z wodociągów. Ochrona środowiska ma szczególne znaczenie dla gminy Sękowa. Chcemy dzielić się ze wszystkimi pięknym i nieprzekształconym środowiskiem Beskidu Niskiego. Uwarunkowanie przyrodnicze i historyczne sprawiają, że gmina swojej szansy rozwoju upatruje w turystyce.
Konsekwentnie realizowane inwestycje i kolejne wdrażane projekty tworzą lepsze warunki życia dla mieszkańców, a przede wszystkim rozwoju gminy w przyszłości. W otulinie Magórskiego Parku Narodowego leży uzdrowisko wapienne, będące jedną z najmniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Znajdują się tu wody siarczkowe o niskim stopniu zmineralizowania, sprzyjające leczeniu chorób reumatoidalnych. Szeroka i oświetlona promenada napoleońska została stworzona dla wygody mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Ten główny ciąg komunikacyjny uzdrowiska prowadzi do domu zdrojowego, pijalni wód, a także na szlaki turystyczne prowadzące do wieży widokowej i Magórskiego Parku Narodowego. W ostatnich latach uzdrowisko wapienne przeszło szereg zmian. Powstała tężnia solankowa, a obok znajduje się amfiteatr, który łączy w swojej architekturze motyw antycznej areny z górskim charakterem miejscowości wapienne. Górskiego charakteru budowli, oprócz spadzistego dachu, dodaje przestrzeń z siedziskami o kształcie elipsy, przepięknie wkomponowana w podnóże góry Ferdel, na której jesienią 2019 roku stanęła wieża widokowa wysoka na 25 metrów. Do wieży prowadzi ścieżka przyrodnicza, która swój początek ma naprzeciwko domu zdrojowego. Aby wyjść na wieżę, trzeba pokonać 110 schodów. Warto, bo z wieży rozciąga się przepiękny widok na odległe grzbiety Beskidu Sądeckiego, a przy dobrej widoczności także na Tatry. Dom zdrojowy jest uzupełnieniem funkcji turystycznych uzdrowiska. Ze względu na swoje przeznaczenie, jak i usytuowanie, organizowane są w nim wystawy, wernisaże. Jest też miejscem spotkań, dyskusji i życia społecznego uzdrowiska wapienne. Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej i Park Rodzinny na Magórze Małastowskiej. Ciekawy w swojej formie budynek Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej jest zapleczem turystycznym. Można się tu zagrzać, napić ciepłej herbaty, przebrać, uzyskać informacje o trasach, szlakach i atrakcjach turystycznych okolicy. Centrum znajduje się naprzeciwko cerkwi, bezpośrednio przy szlakach rowerowych w kierunku Radocyny, Wołowca i Bartnego. Przed budynkiem obok cerkwi są parkingi, na których można zostawić samochód i udać się na wędrówkę po przepięknych terenach Beskidu Niskiego. Stąd można wyruszyć na sieć szlaków turystyki narciarskiej śnieżne trasy przez lasy, które przebiegają przez urokliwe dróżki i ścieżki leśne oraz nie mniej atrakcyjne łąki i tereny przyległe do lasów z pięknymi panoramami na pasma Beskidu Niskiego. Jednym z wyjątkowych obiektów na terenie gminy Sękowa jest ścieżka zdrowia na Magórze Małastowskiej. Spacer ścieżką zdrowia możemy rozpocząć na parkingu przy Przełęczy Małastowskiej, obok przepięknego cmentarza wojennego nr 60 na Przełęczy Małastowskiej. Idąc szlakiem niebieskim w kierunku schroniska PTTK i dalej do górnej stacji wyciągu, dojdziemy do placu zabaw, a następnie wejdziemy na ścieżkę zdrowia. Rodzinny park rekreacji został wyposażony w urządzenia do ćwiczeń, które zostały rozmieszczone od górnej stacji wyciągu do zbiegu szlaków niebieskiego z zielonym na szczycie Magóry Małastowskiej. Plac zabaw, platforma widokowa, wiaty i urządzenia do ćwiczeń znajdują się w przestrzeni leśnej, która zachęca do rodzinnego jej pokonywania z wariantem ćwiczeń dostosowanych do wieku i możliwości uczestników. Kluczowym elementem tworzenia oferty turystycznej w regionie jest budowa ścieżek rowerowych łączących najciekawsze atrakcje turystyczne.
Ścieżka pieszo-rowerowa Sękowa Wapienne łączy uzdrowisko Wapienne z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Sękowej, kościółkiem UNESCO, parkiem linowym w Siarach, a niebawem także będzie prowadzić do cerkwi w Owczarach. Kompleks Polana Magórska w Małastowie to nowoczesny, całoroczny kompleks wyposażony w tor igielitowy oraz przenośnik taśmowy. Unowocześnienie i wzbogacenie kompleksu w Małastowie kosztowało ponad 1 800 000 zł. Realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przyszłość Sękowej dzięki systematycznie realizowanym inwestycjom już dziś zapowiada się nie tylko atrakcyjnie, ale i ekologicznie.